Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak zwykle w pewnym momencie okazuje się, że mimo, że jesteśmy umówieni na 19.30, to jakieś poślizgi mamy, ale jest to technika, którą naprawdę trudno czasami zgrać w detalach. Niemniej, witam Was bardzo serdecznie i chciałem Wam przedstawić dzisiaj Igora Podgórskiego. Cześć. Cześć. Piona Igor. Igor przyjechał do nas specjalnie ze Szczecina, żeby porozmawiać ze mną tu dzisiaj i z Wami oczywiście o tym, w jaki sposób format live może być pomocny dla Was w 2018 roku i co zrobić, żeby ten format był atrakcyjny wizualnie, bo też ta forma oczywiście wymaga pewnego rodzaju wiedzy, umiejętności i też w pewnym sensie, Igor, gustu. Zgodzisz się? Tak, trzeba mieć jakiś tam dryg do tego. Oko, nie? Oko, tak oko, jest. Oko. I tak o tym jest. Też będziemy sobie z Igorem dzisiaj rozmawiali. Oczywiście tradycyjnie zachęcam Was, żebyście zadawali pytania. Myślę, że jeżeli ten czas dobrze wykorzystacie, to raz Igor Wam dużo tych rzeczy technicznych podpowie, ale też te trzy osoby oczywiście tradycyjnie, które będą aktywne w komentarzach z pytaniami, redakcja Sprawnego wylosuje i wyśle do Was magazyn Sprawny. Także zachęcam do aktywności, a tymczasem ja już zadaję pytania Igorowi. Cześć Igor. Jak się jechało do nas? Jechało się w miarę sprawnie. Sprawnie. W miarę sprawnie, 2 godziny 45 minut w jedną stronę, więc dzisiaj tak naprawdę spędzę znacznie więcej czasu w pociągu. Pociągu niż tutaj z Tobą, więc chciałbym, żebyśmy wykorzystali ten czas możliwie jak najlepiej. Bardzo dobrze. Cieszę się, że z Warszawy nie musiałeś jechać, z Warszawy jedzie się w tej chwili do nas 4 godziny. Tak. Myślałem, że to jest mniej więcej w połowie drogi. Tak, podobno. Natomiast tak, remontuję jakieś torowisko, wiesz, i... A to prawda, byłem w Warszawie 2 tygodnie temu chyba, więc faktycznie ta droga tam troszeczkę dłużej trwała. Tak, 2 godziny 45 minut w jedną stronę. Specjalnie pokazujemy Wam pewnego rodzaju tutaj gadżety na stole w postaci aparatów i kamer. W pewnym sensie też oczywiście robimy to, żeby pokazać Wam, o czym będziemy rozmawiali też, ale też chcę Wam i też Igorowi, a właściwie podpowiedzieć Wam i też Igora zapytać, co zrobić, czy posługiwać się na przykład aparatami telefonicznymi, czy aparaty telefoniczne spełnią oczekiwania wymagających filmowców, czy może na przykład pójść w stronę takich bardziej złożonych rozwiązań, które owszem i ważą pod kątem gatunkowym, bo... Tak, w szczególności ten, nie? Tak, tak. Troszeczkę jest... To jest pewnie z kilogram, co? To jest kilo, to myślę, że jest 600 gram. Okej, okay, tak. Ale to mówisz o body, czy tak, o samobody? No, bo z samobody. Obiektywem to tak naprawdę jest kilogram pewnie... No, to nawet więcej, jest 1,2 kg. Tak. Spokojnie. Więc będziemy rozmawiali o tym, czy wybrać sobie na przykład zainwestować w smartfon, który będzie miał dobrą kamerę na przykład, czy być może jednak wybrać dobre szkło, czyli dobry obiektyw i dobre body do uzyskiwania efektów. Ale zanim do tego przejdziemy, Igor, powiedz mi, od czego w ogóle zacząć przygodę z filmowaniem? Od czego w ogóle zacząć? Moim zdaniem odpowiedź tutaj jest tak naprawdę jedna. Najważniejsze jest to, żeby chcieć spróbować. Ponieważ jednak z wideo myślę, że tak samo jak z fotografią jest, że jeżeli dobre efekty nie przychodzą zbyt szybko, człowiek może po prostu się nieco zniechęcić. Mhm. Dlatego myślę, że spróbować. Aha. I przede wszystkim inspirować się innymi twórcami, dlatego że inni twórcy są w stanie dostarczyć Tobie efekt, do którego ty byś chciał dojść. A powiedz mi, bo a propos tych inspirujących twórców, powiedz, ja bardzo często i właściwie w gruncie rzeczy tak naprawdę ten taki, powiedzmy, mój fokus na wideo zawdzięczam, powiedzmy, obserwowaniu paru osób, między innymi Casey'ego Neistata. Wiem, że ty też go śledzisz. Tak. To jest chyba dobry benchmark pod kątem inspirowania się, prawda? Casey Neistat, tutaj troszeczkę możesz się zdziwić, ale pod kątem produkcji wideo dobrym przykładem nie jest, ponieważ on wideo jako tako robi takie sobie. Okay. Nawet żeby nie powiedzieć, że słabe, ale za to to, co on jest, w czym on jest mega silny, mega mocny, jest to storytelling. Okay. Czyli on po prostu wrzuca na dużo wyższy poziom swoje produkcje przez to właśnie, kim jest, a nie jak to robi. Okay. Czyli świetnie opowiada, tak naprawdę dokumentując jakoś tam te... Tak jest. I u niego właśnie ten element jest na tyle silny, że wszystkie pozostałe mogą być na poziomie troszeczkę wyższym. Czyli tym podciąga, osobowością przyciąga tak, uwagę. Mhm. Tak jest, tak jest. Ale też bodajże jest druga osoba, która też jest niezwykle ciekawa. Chyba też go znasz i kojarzysz. Peter McKinnon, dobrze mówię nazwisko? Tak, tak. Peter aktualnie jest moim ulubionym youtuberem. Mhm. Odkryłem go w momencie, kiedy tak naprawdę miał jakieś tam 20 czy 30 tysięcy subskrypcji, czyli stosunkowo dawno, bo on z tego co wiem w 9 miesięcy chyba wbił na milion. Mhm. I odkryłem go właśnie dlatego, że to był ten czas, kiedy ja uczyłem się.
Okay. Bo ja tak naprawdę wideo robię od czerwca 2016 roku około, czyli to jest półtora roku, ale przez około 10 miesięcy praktycznie wszystkie moje prace szły gdzieś tam pod dywan, ponieważ nauka, praktyka, aż doszedłem do takiej chwili, w której stwierdziłem, ok, ten film już jest taki, który może gdzieś tam wyjść na świat. A w moim przypadku druga sprawa jest taka, że ja rozwijałem się zbyt szybko i jak na przykład nagrałem sobie jakiś tam film, usiadłem, żeby go zmontować po miesiącu i stwierdziłem, że nie ma sensu, nie? Bo już byłem od ten miesiąc, już byłem na dużo wyższym poziomie, dlatego aktualnie moich produkcji jest stosunkowo niewiele, dlatego że uczyłem się i inspirowałem się. I to jest właśnie na tyle moim zdaniem dość dobre podejście, ponieważ jeżeli się, tak jak mówiłem to kilka chwil temu, jak się inspirujesz, to te inspiracje pokazują ci to, do czego ty możesz dojść. Czyli do czego można dojść, a no wiadomo, że czasami ta praca też trwa, nie? Tak, więc tak. Próbowałem, nie wychodziło, wychodziło zbyt słabo, tu było przepalone, tu zbyt cienne, tutaj coś tam, ale wiedząc, że ktoś ma bardzo zbliżony sprzęt do tego, co ja, jestem w stanie dojść do tego, co on ma, nie? Więc to jednak my było... Wam pokażemy oczywiście produkcję Igora, bo to też może brzmieć trochę, że krótki okres jakby eksperymentów, ale właśnie dlatego zaprosiłem też Igora, bo też obserwuję Igora już od pewnie 2 lat w ogóle w mediach społecznościowych i widzę progres, jaki dokonuje i z zazdrością obserwuję jego pracę, dlatego że faktycznie naprawdę wykonałeś przeskok i to, co robisz dzisiaj, jest naprawdę jakościowo wysmakowane pod kątem właśnie też tej plastyki obrazu, kadrów. No naprawdę świetnie to robisz, a pokazuje też ciebie jako i te osoby, które były u mnie na szkoleniach, też niektóre przynajmniej z tych osób widziały twoje prace, więc to jest o tyle fajne. Plus przy okazji jeszcze nie ma takiego dystansu na zasadzie, że skończyłeś filmówkę, tak? I uczyłeś się 20 lat i teraz proszę bardzo, naucz nas czegoś. Nie? Powiem ci, że na samym YouTubie jest ogrom materiałów, w którym osoby takie jak ja, które się zajmują wideo jakby w większym stopniu z pasji, odpowiadają na pytanie, czy do robienia dobrych filmów jest potrzebna taka szkoła. Mhm. I w większości przypadków pytanie brzmi nie. Odpowiedź na to pytanie. Tak. Brzmi nie. Dlatego, że oczywiście w szkole filmowej nauczysz się wielu wartościowych rzeczy, ale nie oszukujmy się, jeżeli chcesz robić... Dużo teorii poznasz też, której nie potrzebujesz też. Tak, zgadza się. Jeżeli chcesz robić fajnie wyglądające filmy do internetu, nie potrzebujesz filmówki, nie? Tak jest. Tak, też się z tym zgadzam. Ale chciałbym też, żebyś mi powiedział, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę wiele osób myśli sobie, że z perspektywy takiej, wiesz, praktycznej, to jest jedyne, co potrzebujesz, czyli telefon do tworzenia. Ja się z tym zgadzam, dlatego jest takie fajne powiedzenie, że najlepszym aparatem czy kamerą wideo, jaką masz, to jest to, co masz przy sobie. Mhm. Jednak nie ukrywajmy, mamy takie czasy, że smartfony mają wszyscy ciągle, nawet z nimi śpią. Tak. Więc jak najbardziej tak. Jak się domyślam, chcesz się spytać o to, czy warto robić wideo właśnie takim sprzętem, na przykład jak iPhone? A odpowiedź brzmi, to zależy. Okay. Czyli to zależy, tak, to zależy od tego, jaki jest twój cel i to zależy od tego, jaki chcesz mieć efekt. Bo jeżeli jesteś małą firmą, która na przykład wdraża działania wideo marketingowe, no to nie potrzebują jakości, nie potrzebują... Studyjnej takiej, tak, nie? Tak. Nie potrzebują jasnych obiektywów, żeby rozmieć sobie tło, tego typu sprawy. To są przeważnie materiały, które służą do tego, żeby wyedukować swoich potencjalnych klientów w zakresie czegoś, co ma doprowadzić w przyszłości do sprzedaży. Nie? Tak. Zawsze podaję przykład sklepu z rowerami, gdzie dobrymi materiałami wideo jest to, jak przystosować na przykład układ siodła i tak dalej pod swój wzrost. No kurczę, nie ukrywajmy, że do tego nie potrzebujemy nie wiadomo jakiego sprzętu, żeby taki materiał przygotować. Więc coś takiego jak iPhone jak najbardziej. W zupełności. Plus jeszcze oczywiście możesz stabilizować to z tego, co ja na przykład obserwuję, na przykład jakimś fajnym gimbalem, prawda? Można, tak. Można robić to gimbalami i tego typu narzędziami, ale iPhony bodajże od 6S Plus wzwyż, wszystkie mają wbudowaną stabilizację softową, która działa bardzo, bardzo spoko. Tak. Czyli nawet jak nagrasz coś po prostu tak zrąsi bardzo płynnie, to praktycznie będzie brak tych takich drgań, nie? Mhm. Więc
To jest, ja nazywam, bo ja mam też taką swoją własną wytwórnię, ja nazywam ją wytwórnią filmów z Rąsi, wiesz? Tak. Dużo produkcji wakacyjnych, wiesz, rozumiesz? Tam. No. I też fantastycznie, faktycznie to leci, aczkolwiek prawdą jest to, że jeżeli na przykład zależy mi na jakimś kadrze, czy też na jakiejś fajnej perspektywie, to jednak tego typu aparat z dobrym szkłem no, robi robotę i robi różnicę. Różnica nie? jest na pewno, tym bardziej, że no, wystarczy spojrzeć, tak, obiektyw sam w sobie, ten a ten. Mhm. Skądś ta różnica jest, nie? Tak. Ja oczywiście oglądam Wasze pytania i też będę zadawał, będziemy odpowiadali na te pytania ze strony Igora. Mam nadzieję, że uzyskamy te odpowiedzi. Jakub Cyran na przykład zadał nam pytanie, co myślicie o obiektywach do smartfonów. My do tego pytania oczywiście wrócimy. Ja myślę, że to może być ciekawe rozwiązanie, chociaż nie wiem, jak w praktyce da się je wykorzystywać tak funkcjonalnie, ale do tego jeszcze wrócimy i na pewno damy Wam odpowiedź. Więc bądźcie cierpliwi. Natomiast ja mam pytanie, powiedz mi, bo to jest aparat, który tutaj przyniosłeś do nas, to jest tak zwana pełna klatka. Pełna klatka, tak jest. A to jest body tak zwany crop, tak? Tak jest. To powiedz mi, czym się to różni? Dlaczego na przykład te pełne klatki uchodzą za takie, nazwijmy to, profesjonalne sprzęty? I dlaczego warto w nie inwestować? Lub też dlaczego na przykład nie... Słyszałeś, jak ja się męczyłem, żeby go odłożyć? No, jest trochę to ciężko. To trzeba się napiąć. Jest trochę ciężko. To tak. Nie jest tak, że pójdziesz sobie z tym cyknąć na spacerek, nie? W sensie bez wysiłku. Tak czy warto na przykład nie inwestować w pełną klatkę i czy można zostać właśnie przy kropowym? Bo ja akurat używam tego aparatu Canona 80D bodajże, czy D80, nigdy nie pamiętam. I naprawdę efekty, które uzyskujemy, są więcej niż dla mnie zadowalające. Natomiast oczywiście gdzieś tam profesjonaliści, wiesz, mówią, że pełna klatka to pełna klatka i tak dalej. Daj nam parę jakby wytycznych. Tak. I tutaj odpowiedź jest taka sama jak ostatnio. To zależy. Tak jest. Tak jest. Tak jak mówię, jeżeli robisz materiały takie w biurze firmowe, wideo marketingowe, z wakacji, tego typu produkcje niewymagające, znaczy powiem tak, niewprawione oko najprawdopodobniej nawet nie zauważy różnicy to moje. Materiału nagranego właśnie z kropa i z pełnej klatki, jeżeli te materiały oba zostaną zrobione tak jak trzeba. Podstawowa różnica między kropem a pełną klatką, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu wielkość matrycy. I w przypadku Canonów jest to przelicznik razy 1,6. Czyli żeby osiągnąć pełną klatkę, to kropa kanonowskiego trzeba przemnożyć razy 1,6, co w efekcie nam daje, że jeżeli na przykład podepniemy obiektyw 100 mm do pełnej klatki, to on będzie miał, nazwijmy to, żeby nie kombinować, zooma na 100, a ten na 160. Okay. Czyli automatycznie będziemy mieli dużo węższy kadr. Czyli technicznie na przykład, jeżeli bym chciał na przykład z pełnej klatki używać 50 stałkę i sobie wrzucę 50 stałkę tutaj, to byś miał około 85. Czyli bym miał dużo węższy po prostu zwyczajnie. Tak, kadr. Tylko właśnie. Ale czy wizualnie plastyka się różni jeszcze? Wizualnie się różni, tak. Zaraz powiem też czemu. Czyli nie tylko jakby szerokość potencjalnego kadru, ale jeszcze plastyka obrazu, tak? Skończę tylko ten temat tak na szybko, gdzie to nie stanowi jakiegoś bardzo dużego problemu, dlatego że w niektórych sytuacjach, nie we wszystkich, ale w niektórych wystarczy po prostu zrobić 2-3 kroki w tył. Tak. I tyle, tak, nie? Tak. Chyba, że ci brakuje tych 2-3 metrów. Chyba, że tak. No to sobie dajesz spokój i po prostu wiesz. W każdym razie inne, moim zdaniem, istotniejsze różnice pomiędzy kropem a pełną klatką są takie, że im matryca jest większa w jakimkolwiek sprzęcie, to jest dron, czy smartfon i tak dalej, tym mniej szumi przy ISO, które jest ustawione na wysokie. Okay. Czyli jeżeli przy gorszym świetle na przykład, tak? Jest. Dlatego automatycznie aparaty z mniejszą matrycą mniej nadają się do nagrywania materiałów, kiedy to światło jest... Nie jest idealne. Dokładnie, jest zbyt słabe. No. Bo jeżeli ja na przykład tutaj na pełnej klatce sobie jakiś nagram materiał w mieście po zmroku i sobie ustawię ISO. ISO to jest cyfrowe ustawianie czułości matrycy, czyli rozjaśniamy materiał niestety kątem, kosztem jego jakości.
no to jak ja sobie na przykład ustawię 2000, załóżmy ISO tutaj, to praktycznie mój materiał będzie jeszcze ok. Będzie taki, że naprawdę tego szumu tam będzie brak, a no niestety na takim kropie już te ISO na poziomie 2000 już może nam sprawić, że ziarno? Że będzie szum. Tak. Będzie tak. Ziarno, okej. Okay. Mhm. Czyli to są te różnice, natomiast w praktyce generalnie rzecz biorąc, jak wygląda cenowo to? Nie? Bo... Tylko jeszcze coś, co może ludzi interesować, pełna klatka daje dużo mocniejsze, dużo większą głębię ostrości. To jest ten efekt wow. Tak, nie? Dlatego chciałem o nim wspomnieć, bo to jest, to też wyznacza to, czy twój materiał jest kinowy. No wiem. Wiem. Więc pełna klatka przy tym samym, dokładnie takim samym obiektywie da ci dużo większą głębię ostrości, perspektywę, rozmycie tła, jak zwał, tak zwał, niż krop. I to też jest jedna z takich, moim zdaniem, bardzo i to jest chyba to, za co warto czasami zapłacić więcej, tak, jeżeli komuś zależy na tym efekcie. Jasne. Dlatego też powiem ci, że tutaj ta edukacja jest też dość istotna, ponieważ ludzie, ja się spotkałem z pytaniami typu, że ludzie byli przekonani, że ja włączam rozmycie tła przez przycisk. No bo na Instagramie tak jest przecież, nie? Tak było kiedyś. Więc, nie? A tutaj się okazuje, że za rozmycie tła jest odpowiedzialna jasność szkła, ogniskowa, właśnie czy krop, czy tak. Full frame i tak dalej. Nie włącza. Tak. Nie? Więc to są weź pan włączy te rozmycie tła. Tak, żeby było, wiesz, żeby był czat. Taki bajer. Więc to są te kluczowe sprawy, nie? Jeżeli chodzi o... A powiedz mi, bo też na przykład ja ostatnio kupowałem ten obiektyw, który nomen omen mi doradzałeś, bo to też w ogóle... Tak jest. Igor mi po prostu doradzał, ja też nie wiedziałem z uwagi na to, że sam dokonywałem... W ogóle jakby moja przygoda z doborem sprzętu zaczęła się, jeśli chodzi o lustrzanki od Nikona. I okazało się, że robi świetne zdjęcia, ale niekoniecznie robi dobre materiały wideo. Nie? Zgadza się. Tak, więc potem się okazało, że problem polega na tym, że nie tylko zmienisz jakby body, ale musisz zmienić również obiektywy. Cały nie? system. No. Tak, i to jest, wiesz, kompletnie, zupełnie, wiesz, przekraczające jakby zdroworozsądkowe podejścia do wydatków, nie? Tak. No, myśmy właśnie... to sprzedawali po sztukach, jeśli chodzi o obiektywy, plus znajomy kupił, który robi więcej zdjęć body i jemu to pewnie służy, bo do tego celu kupił głównie, ale w praktyce tak naprawdę też ostatnio jak kupowałem ten obiektyw, to sprzedawca w sklepie, który sprzedawał obiektywy, powiedział, wie pan, bo jak pan kupi obiektyw pod kropa, to ten obiektyw nie będzie kompatybilny albo nie będzie tak dobry, nie wiem, czy to jest, czy ja dobrze powtarzam, czy nie będzie pasował pod pełną klatkę. Czy jest tak, że ja na przykład ja muszę jeszcze mieć pod pełną klatkę osobną linię obiektywów, czy ja to źle zrozumiałem? Dobrze to... Niestety dobrze, tak? Tak. Obiektywy... Czyli nie jest tak, że ja sobie na przykład, przepraszam, że tylko jeszcze doprecyzuję pytanie, nie jest tak, że ja sobie zacznę na przykład... od obiektywu, na przykład będę miał sobie obiektywy od kropa, a potem sobie myślę, dobra, jest to, już mam te 12 obiektywów, to sobie teraz kupię po prostu body, bo mnie stać wszystko na body. Się zgadza. Dlatego to są takie bardzo podstawowe informacje, które warto na początku nabyć na początku. Dlatego na sekundkę dosłownie wrócę do pytania o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z wideo. Tak jak mówiłem, przede wszystkim dopytać osób, które już jakąś wiedzę na ten temat mają i tak właśnie rozpocząć od smartfona, bo to nie jest tanie. Tak. To wszystko kosztuje bardzo, bardzo sporo i tego typu błędy mogą potem właśnie kosztować. A ile wydałeś na swoje zabawki, jeśli to nie jest tajemnica księgowa? Znaczy, nie, ogólnie to, co widzisz tutaj... Ja widziałem twoje zdjęcia, gdzie ty pokazywałeś, co ty już zgromadziłeś, nie? To nie wiem, to było twoje, czy pożyczyłeś dla Lansu? Nie, ja akurat inwestuję w swój sprzęt. To ile, żeby wydałeś na to wszystko? Bo wiem, że będę to robił bardzo, bardzo wiele lat, więc wolę jednak wkładać w wartość dobrego, średniej klasy samochodu, czy...? Równowartość dobrego samochodu. Dobrego samochodu, tak, już teraz. Od czerwca 2016 roku, no tak ze 140 tysięcy. 140 tysięcy wydałeś na sprzęt. No tutaj to body samo kosztuje 25,5, a ten obiektyw 4,5. Czyli tutaj już na biurku leży... Ile? 30? Ale liczysz mój sprzęt nie, też? Nie, tylko swój. Tylko swój. 30 tysięcy złotych. Tak, to. No. Dokładnie. No więc koszty są spore. Dlatego mówię, najpierw się przekonać, czy się chce to robić i jaki ma się w tym cel. Czyli jak się pójdzie w złą linię, a potem będzie chciało się wymienić, to praktycznie, że biorąc drogę do nikąd, bo tu nawet spoglądając dokładnie na tego 1DX-a, gdybym ja robił to stricte for fun, byłbym szczerze dość głupi, wydając na to aż tyle. Nie? No dziwne by to było. Tak, więc ja wiem, że będę też robił filmy komercyjnie, wiem, co mi oferuje ten sprzęt, dlatego... się zdecydowałem po prostu go kupić, a wracając do twojego pytania,
Tak, nie każdy obiektyw z kropa pasuje do pełnej klatki. Są obiektywy uniwersalne, ale jest ich stosunkowo niewiele. Na przykład ten jest. Mhm. To jest taki, który pasuje... To jest jakaś stałka, tak? To jest stałka 50, tak zwana Nifty 50, najpopularniejsza. 1.4? 50, 1.8. 11. Najpopularniejsza 50 Canona na rynku, ponieważ jest mega tania, mega jasna i dość ostra. Ona jest chyba koło 1,5 kafla, tak? 600. 600 zł. Tak, no, także no. Po to go widziałem, żeby o nim też wspomnieć, że to jest świetny obiektyw też na start, ponieważ jest tani. A to jest fajny efekt, nie? Rozmycia no. tła, no, okay. ten wiesz. I pasuje pod i pod kropa i pod full frame'a. Więc wydajesz raz i masz, jeżeli oczywiście będziesz się trzymać systemu kanonowskiego. Ja go też mam, ale szczerze mówiąc brakuje mi szerokości. Nie? Do, no bo to jest do obiektyw do zupełnie wiesz, innych tak, tych. Tak, tym tak. bardziej, że na kropie, jak mówiłem... Ale na pełnej klatce, 6... przepraszam, jak pracowaliśmy kiedyś na pełnej klatce, współpracownik miał pełną swoją klatkę, wiesz, to ta 50 w biurze na przykład dawała świetnego kopa i ta przestrzeń nie była potrzebna duża, nie? Z uwagi na szeroki kąt, który w miarę żeśmy uzyskiwali. Na 50? Tak. Przy pełnej klatce. A, tak, tak. A przy kropowym body absolutnie niestety, wiesz, brakło nam metrażu. No tak, razy 1,6 to tak. masz, nie wiem, 80, tak, 90 tak, prawie, tak, nie? Tak, więc tak, to jest, tak. Różnica jest dość spora, tak, tak. Więc trzeba takie rzeczy brać pod uwagę. I wszystkie obiektywy pełnoklatkowe pasują pod kropa, ale niestety nie wszystkie kropowe pasują pod pełną. Czy jest według Ciebie jakiś obiektyw, który byłby optymalny pod działania? Bo według mnie akurat jest to jeden z fajniejszych, ale nie jedyny, który wystarczy. Jeśli chodzi powiedzmy o ten, który ja używam, tą Sigma, to jest bodajże 18-35. Tak jest, 1.8. Tak? Ale ja też używam i szerokiego kąta, w sensie w miarę szerokiego kąta, od 10-18 też Canona. Ale czy jest taki obiektyw, który jest na tyle szeroki, na tyle wąski, w sensie wiesz, w sensie dający tą teleobiektywową jakby zdolność, który byś ty polecał? Teleobiektywową. No. Teleobiektywową to ten, który mam tutaj. Mhm. 16-35. On akurat jest z serii L, tylko to jest wersja ciemniejsza, bo to jest ze światłem 4, czyli przysłona, czyli ta dziura w obiektywie, którą się otwiera, żeby wpuścić światło na matrycę, tutaj się nie otwiera dość mocno, ale ja się zdecydowałem na tą wersję, a nie na wersję 2.8, dlatego że i tutaj jest coś, o czym będziemy rozmawiać za jakąś chwilę, dlatego że ten obiektyw ma wbudowaną stabilizację i to go różni od wersji 2.8. Okay. Jeżeli chodzi o teleobiektywowość, czyli o możliwość zmiany, czyli zoom i zbliżanie i oddalanie, to ten. A jeżeli chodzi, znaczy niekoniecznie ten, w sensie ten model, ale mniej więcej ten zakres. A jeżeli chodzi o stałki, to jestem absolutnym fanem 35, która na pełnej klatce świetnie się nadaje na kadry, które są w miarę szerokie i po podejściu odpowiednio bliżej nie zniekształcają na przykład twarzy, ale jeszcze już mamy ten kadr jednak troszeczkę bardziej wąski, z fajnie rozmytym tłem. A powiedz mi, za światło, w sensie za jasność obiektywu płaci się, nie? Czy warto na przykład płacić za obiektywy ze światłem 1.4? Zależy... Czy ta różnica między 1.8 a 1.4 jest... Chciałem powiedzieć, no. Zależy czym porównujesz. Jeżeli porównujesz z 1.8, nie do końca. Ponieważ jest A mało są spore sytuacji. Różnice finansowe, nie? Bardzo, bardzo. No. Tak, ja praktycznie wszystkie teraz obiektywy mam na 1.4, te moje podstawowe. Jesteś jednak, nie? Proszę pani, co jest najdroższe u was? Pakować, wszystko co leci. No bez przesady. I w żagiel. W każdym razie różnica między 1.4 a 1.8 dla takiego przeciętnego użytkownika absolutnie bym nie radził wydawać dodatkowych pieniędzy. Ale jednak jeżeli mówimy już o różnicy typu 3,5, tak, to już wiadomo. 3,5, 5,6, to jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. I to jest to, o czym mówię. To jest ta 50 od Canona za 600 zł z 1.8 i moim zdaniem to jest obiektyw, który powinien mieć każdy, kto rozpoczyna cokolwiek. I robi naprawdę robotę, no. Tak, ja aktualnie przy moich obiektywach, gdzie nawet mam jeden, który kosztował 10 tysięcy, nie wstydziłbym się tego wpiąć w ten sprzęt. Znajomy, który też zajmuje się profesjonalnie fotografią, w sensie filmowaniem też, mówi, że z tym jednak jest problem, kiedy idzie do klientów, wiesz jaki, mówi, zakłada na body, nie? I taki malutki obiektywik.
Na zasadzie klienci wtedy zakładają, że to jest nieprofesjonalne. Nie? Powiem ci, że ja się tak. Rozumiesz? Ja sobie zdaję z tego dokładnie sprawę. To jest śmieszne, nie? Tak. Wszystkie dobre dzisiaj aparaty pod wideo są mega małe, bo to są głównie bezlusterkowce. I na przykład Sony A7S II, GH4, którą tutaj gdzieś macie, GH5, Sony A6500. One są naprawdę takie jak to, nie? I. Powiem ci, że to jest jak samochodem. Jak przyjeżdżasz do klienta BMW X6, no to on od razu jak cię spotka, to na ciebie spojrzy w zupełnie inny sposób. Dlatego ja akurat się cieszę, że to body jest tak duże. Duże, no tak. Ponieważ jak idę naprawdę dla kogoś... Widać, że jest profesjonalista. Zrobisz, to, wiesz, takiego się nie spotyka zbyt często, taki duży to pewnie wiesz. Tak. Ale z drugiej strony jak pokazujesz swoje prace przed pójściem do klienta, no to kurczę, on chyba wie, co może mieć, nie? Tak. Chociaż generalnie właśnie ta nieświadoma część klientów może oceniać przez rozmiaru sprzętu, tak, z którym przyjdziesz. Jasne. I na 100% tak jest. Mój kolega, który trochę w innym odniesieniu mówił o sobie mały, ale wariat, nie? Ciekawe w jakim. Dobrze, idźmy dalej. Bo ty jesteś tak samo trochę jak ja fanem Canona, ja trochę przez pryzmat jakby doświadczeń nieudanych z filmowaniem, a ty co byś powiedział, jaki jest najlepszy do filmowania? Niekoniecznie pewnie Canon, bo też jak widzisz tutaj sprawnie używają do nagrywania tego zupełnie innych kamer, a ty jak sądzisz, co do filmowania byłoby najbardziej optymalne? Ja będę zupełnie teraz z tobą szczery i z osobami, które nas teraz oglądają i będą nas oglądać w przyszłości. I może to zabrzmić jako troszeczkę strzał w kolano, ale Canon jest aktualnie najgorszym wyborem pod wideo na rynku. Ja się zdecydowałem na Canona. Wyszło po tym wydaniu 130 tysięcy? Nie, ja byłem świadomy tego od początku. Tylko, że ja jestem, tak uważam, może to zabrzmi mało nieskromnie, ale jednym z nielicznych osób, które świadomie potrafią wykorzystać potencjał akurat sprzętu canonowskiego i osiągam naprawdę moim zdaniem i zdaniem wielu innych osób fajne efekty. To wam też pokażemy, żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni. Tak jest, ale tak jak mówię, to zależy, jaki chcesz mieć efekt, jaki chcesz mieć budżet, ponieważ efekty, które ja wyciągam na sprzęcie za 25 koła, jesteś w stanie wyciągnąć na Lumixie GH5, który kosztuje 8 czy 9, albo na Sony Alpha 6500, który kosztuje 4,5. Jakoś tak. Lumixy, czyli Panasoniki i Sony są wyposażone bardzo dobrze w rozwiązania pod wideo, typu, że mają płaskie profile kolorystyczne, typu log, mają focus picking, czyli coś takiego, że widzisz, co jest ostre, co nie, zebrę, histogramy i to wszystko. Tylko właśnie to zależy, nie? Bo jeżeli chcesz robić jakieś bardzo proste wideo u siebie w firmie i wdrażać rozwiązania wideo marketingowe, to Canon ci wystarczy w zupełności, dlatego że właśnie, dlaczego ja go mam? Dlatego, że Canon ma aktualnie najlepszy na rynku ze wszystkich aparatów, jakie są, system autofokusu podczas nagrywania. Ja jestem taką osobą, która robi wszystko sama, więc ja jeżeli wpinam sobie go na gimbala i nagrywam czymś twarz, idę na przykład przed kimś. A jeździsz na przykład na deskorolce, bo widziałem, że też tak robisz, bywało, jak Casey. Tak, bywało, tak, widziałem. Tak. To mam 100% pewność, że obiekt, który ja chcę, będzie ostry i nie będę do tego potrzebował innego oporządzenia i nie będę do tego potrzebował wsparcia innych. Bo jednak nagrywanie ujęć, które są w ruchu i zachowanie w ostrości tego, co chcesz, żeby było, to jest chyba aktualnie i chyba od zawsze najtrudniejszy element zrobienia wideo, które jest... Rozumiem. Które jest OK. No, rozumiem. Czyli to są takie funkcjonalne rzeczy, tak, które i też... druga sprawa. Canon ma najlepsze odwzorowanie barw. Okay. Głównie chodzi o kolor skóry. Więc dlatego, jeżeli chcemy robić podstawowe wideo w biurze... Ale tak powiedz coś więcej o tym, co? Że na przykład nie jesteś silny albo nie jesteś różowy, co najbardziej naturalny, tak? Tak. Najbardziej barwy, które nam tobie daje Canon na standardowym profilu kolorystycznym, na którym najprawdopodobniej ty właśnie sobie działasz, daje ci najbardziej zbliżone barwy do tego, jakie faktycznie są. A inne marki, inne aparaty innych producentów potrafią zrobić zbyt zielono, zbyt niebiesko. Tak, i nawet jak potem w korekcji kolorów postprodukcji będziesz próbował to naprawić, to nie zawsze może wyjść tak, jak chcesz. Więc to jest dlatego, jeżeli chcesz robić małe
małe rzeczy lub mniejsze. Bardzo podstawowe to jak najbardziej rekomenduję Canona jeszcze też dlatego, że ma największy wachlarz obiektywów, więc na pewno znajdziesz coś dla siebie. Jeżeli chcesz robić bardziej zaawansowane sprawy, to ja bym szedł w Sony. To powiedz mi jeszcze, super, czyli Sony dla tych osób, które generalnie rzecz biorąc mają mniejszy budżet i mają mniejsze oczekiwania funkcjonalne? No niekoniecznie, bo na przykład A7R3 teraz wyszedł, bez lusterkowiec na pełny klac, on to kosztuje 15, a 9 kosztuje 20, chyba 2000. Czyli to też nie jest tak, że to zupełnie za darmożkę, nie? Tak, ale naprawdę przy Sony, przy kropie, tak jak mówię, Alfa 6500, na nim możesz osiągnąć naprawdę świetne efekty, a to jest korpusik, który, tak jak mówię, kosztuje chyba 4,5 koła. Nie? Super, super, super. Czyli właściwie w cenie telefonu komórkowego tak naprawdę. iPhone'a. iPhone'a, no tak. Chociaż teraz te inne też już są troszeczkę droższe. Tak. Dobrze, ale powiedz mi w takim razie, bo kwestie jakby kamery, obrazu, sprzętu, to jest jedna sprawa, ale druga rzecz to też jest kwestia audio w tym wszystkim. Powiedz mi, jak sobie radzisz z kwestiami audio, zwłaszcza w terenie. Ja ostatnio kupiłem nasadkowy mikrofon Rode. VideoMic Pro. Tak. I on jest super na zewnątrz, natomiast w pomieszczeniach zamkniętych łapie wszelkiego rodzaju pogłosy. Mam praktycznie wrażenie, jakby było ze studni nagranie. Czy ja coś źle nagrywam, czy to jest absolutnie urządzenie nie do tego zastosowań, nie do tego typu zastosowań? Nie. Ogólnie odpowiadając na pierwszą część pytania, jak ja sobie z tym radzę, to ja sobie z tym nie radzę, dlatego że ja swoje filmy robię bez dźwięku. Nie wiem, czy wiesz. W sensie mówisz o tych filmach dla kogoś, ale też nagrywałeś swoje rzeczy, nie? A teraz już tak, będąc zupełnie poważnym, bo tam to był taki trochę żarcik, będąc zupełnie poważnym, to korzystam też z takiego samego mikrofonu, jak ty masz, czyli to jest mikrofon kierunkowy, który można nałożyć właśnie tutaj, na górę, lub przy zakupie przeduszki kabelka można go sobie zamontować na statywie, albo korzystać z czegoś takiego, jak my mamy w tym momencie, czyli tak. Mikrofony krawatowe. I teraz tak, za dźwięk nie jest odpowiedzialny sam sprzęt, tylko jest odpowiedzialny, gdzie ten dźwięk chcesz nagrać. Jeżeli go nagrywasz w pomieszczeniu, w którym są łuse ściany, echo będzie niezależnie od tego, jaki będzie to sprzęt. Tu tego nie widzicie, ale tu wiszą takie specjalne płachty, które mają dodawać jakby miękkości. Tak. To miękkie pufy i wykładzina na podłodze. Dlatego zawsze jak moi klienci, których obsługuję niekoniecznie wideo, tylko marketingowo, bo to jest moja podstawowa praca, chcą wejść właśnie wideo, to im zawsze mówię, nagrywacie w pomieszczeniach, gdzie jest dużo rzeczy przy ścianach. Szafy, właśnie tego półeczki, typu sprawy. Książki, firanki, dywaniki, wykładzinki, tego typu rzeczy. Plus ja widziałem też, że ludzie takie pianki specjalne przykleją. Maty można kupić, tak. Sobie przykleić na ścianę, to też nie jest jakoś bardzo drogie i też nie jest brzydkie, więc to można po prostu tego. No, pytanie, co masz na myśli, mówiąc, nie jest brzydkie, nie? Znaczy, no. I co lubisz na ścianę sobie rzucić, nie? Chyba nie jest jakoś, no wiesz. Mega brzydka. Tylko trzeba rozumieć podstawową różnicę pomiędzy takim mikrofonem jak tutaj, a takim, o którym rozmawialiśmy, czyli nakładanym kierunkowym. Właśnie to je różni, dlatego że te mikrofony to są mikrofony pojemnościowe. One są dookólne i ściągają wszystko. Kierunkowe ściągają tylko tam, gdzie celujesz. Dlatego, tylko że kierunkowe mają to do siebie, że efekty osiągasz możliwie najlepsze, jeżeli ten mikrofon jest najbliżej twoich. No tak, a ty nie mówisz nigdy przy obiektywie, nie? No nie do końca właśnie, ponieważ ja korzystam dokładnie z tego mikrofonu, co ty, kierunkowego, nakładam go na statyw. Aha, i sobie już... I jak nagrywam z przyjaciółką, tak jak wiesz, i ci mówiłem, nagrywamy, ja produkuję jej kanał na YouTube'a, to ustawiam ten mikrofon, że jest za kadrem, ale on jest blisko i to mega, bo czasami jak ona jest, na przykład z dołu, tak, albo z góry, tak? A na przykład ten mikrofon jest już tutaj, nie? Rozumiem. I wtedy kierunkowy jest dużo lepszym rozwiązaniem niż pojemnościowy, ponieważ on ci ściągnie tylko to, co jest na jego... Też sprytnie. No, więc jestem zwolennikiem mikrofonów kierunkowych, jeżeli je się wykorzysta tak, jak trzeba. No tak, tak. A nie? Dobry pomysł. Przetestuję to sobie, dam ci znać, zobaczymy, bo ja też będę to testował. Dobrze, ale idźmy dalej, bo czas nas niestety goni z uwagi na twój pociąg. No niestety. Opuścimy może jedno czy dwa. Myślę, że temat stabilizacji jest super. Dobrze, to zapytajmy w takim razie. To wyszło na to, że Igor był notyfikowany na temat pytań. Zdradziłeś naszą największą... Nie, ja się tylko domyśliłem.
Ty cwaniaczku, dobrze. Dobrze, to zatem jak uzyskać efekt stabilnego obrazu? Powiedz mi, bo ja widziałem różnego rodzaju rozwiązania, od gimbali przez huśtawkę na pasku, nawet u Petera McKinnona. Tak? Czym ty sobie to załatwisz? Ja osobiście korzystam głównie z gimbala, z Ronina, i to jest po prostu trzyosiowy gimbal, czyli stabilizator mechaniczny, posiadający trzy silniki, i się nakłada po prostu aparat i jego się trzyma w taki sposób. Nie? Ale strasznie niewygodny, my też żeśmy to używali. To jest w sensie wiesz, wiadomo, nie? Biegasz z tym jak... Tak, ale nie wyobrażam sobie przy dwukilogramowym sprzęcie jednak działać na gimbalu jednoręcznym, nie? Czyli tak. Tego typu. I to jest rozwiązanie, które daje efekty najłatwiej. Czyli jeżeli dałbym ci ten sprzęt dzisiaj, to byś był w stanie zrobić ujęcia bardzo zbliżone do takich, jakich ja. Wiem. Bo wiem, powiem nieskromnie, bo byłem wykorzystywany jako tragarz w takiej sytuacji i biegałem za żoną, która... Jak się stęczyłeś? Wiesz co, no wiesz, no... No dobrze się z tym czułem, bo to jest duże, więc wyglądałem profesjonalnie. Tak, nie? Tak, no, tak. No właśnie, i tak jeżeli chodzi o sprzęt, że jak jest spore, to jak ale idziesz... Ale czułem to... w plecach, czułem w plecach. Tak. No ja miałem takie... Jak będziemy też puszczać film z Berlina, to ja biegałem z tym setupem przez 3 dni po 10 godzin dziennie, więc faktycznie potem się czuję. W każdym razie to jest rozwiązanie, które jest do... Efekty się osiąga w miarę łatwo, ale jest to rozwiązanie, które... Tak, wiem, bo to jest koło takie... 6 KM, żeśmy chyba wtedy dali, jak tak. I to jest, i tak naprawdę ten Ronin to jest sprzęt z niższej puły. Więc... A wcale nie jest tanie, nie? Tak. Drugim rozwiązaniem jest coś, co nazywamy Steadicamem, Flycamem. Mhm. To jest też stabilizator, na który się przyczepia aparat, tylko jest to stabilizator, który działa na podstawie grawitacji. Czyli masz taki kijek, na dole są ciężarki, sobie go trzymasz, i tyle. Z tym, że on jest dość trudny do zbalansowania, trzeba mieć wiedzę na ten temat. Trudno się z nim porusza, żeby było idealnie płynnie. Zawsze jest jakiś taki, wiesz, ruch. Inny, ponieważ to rozwiązanie jest dużo tańsze, ale jest dużo bardziej trudne. Ja ci powiem, że jeśli chodzi o takie rzeczy, gdzie powiedzmy super efekt to właśnie stabilizacja w iPhonie i zwykły stick na przykład, dla mnie na przykład, nie? Ale też widziałem, bo to jest akurat zwykły statyw Manfrotto, ale widziałem, że są teraz bardzo fajne też gadżety, właśnie gimbale pod komórki. Nie wiem, czy widziałeś to. Ja jeszcze nie mam tego, nie kupiłem, ale... To są też dokładnie gimbale trzyosiowe działające na dokładnie tej samej zasadzie, co... I efekt naprawdę mega dobry, nie? Też. Tak. Polecasz to rozwiązanie? Jeżeli ktoś się skupia na produkowaniu wideo z telefonu, jak najbardziej tak, ponieważ... A powiedz, jakiś producent, coś? Bo ja ostatnio widziałem ofertę nawet za 400, co wydawało mi się pozbyło tanie jak na takie rozwiązanie. Kompletnie, znaczy wiem, kto robi, ale nie wiem, co jest dobre, co nie. W sensie takim, czy się nie na przykład dwa dni nie ponosisz i kup nowy, nie? Tak. Okay. Myślę, że ja miałem dokładnie taki stabilizator trzyosiowy gimbal do GoPro swojego czasu. Więc myślę, że trzeba, żeby mieć sprzęt, który naprawdę będzie ok, będzie długo trzymał na baterii, działał tak jak trzeba, tak jak mówisz, żeby się nie popsuł szybko, to myślę, że tak z około tysiąca trzeba wydać. No, ale to też nie jest, nie wiadomo, jaki koszt... No nie wiem, dla ciebie to jest 130, mógłbyś takich kupić. W stosunku do tego, jak można mieć efekt. Ile się wydało wcześniej, to faktycznie pani to 4 pani zapakuje, bo to paniochą mi tu daje, nie? Dobrze, słuchaj, w takim razie, czy Marcin, ty nam coś pokazywałeś, coś naszej publiczności w tak zwanym międzyczasie? W międzyczasie tak, to mi się udało, ale pytanie 35 mm, ten materiał. To zaraz go może puścimy, ja tylko skończę tylko tak na bardzo szybko. Bo ja bym chciał, już. Żebyśmy jednak coś pokazali Igora, a czas nas goni, ja patrzę na zegarek i na pociąg, który też ma. Proszę, puścisz... Puścisz coś za chwilę, tak? Pytanie co? Które puścimy naszym widzom? Możemy teraz puścić dowolne wideo ze stabilizacją. No to pokażmy, czy ono będzie z naszym głosem w tle, będziemy komentować? Tak. Czy tak? No teraz w sumie tak, bo... To zobaczymy sobie na podgląd, my tu podgląd i Igor zrobił. Aha, tak, to jest właśnie... I to też można razu powiedzieć... Którym sprzętem to robiłeś? Obiektywie, bo to jest nagrane tym aparatem. Z tym obiektywem 3,35. Czyli tą pełną klatkę. Tak. Pełna klatka i 35. I tutaj widzimy, że mamy troszeczkę... Każde, wszystkie jak daleko byłeś od modelki w tej chwili oddalony? Różnie. 1,5 metra, metr, okay. 2. Bardzo, bardzo różnie. Kadr jak z Gladiatora, tak, nie? To jest bardzo słynny kadr. Tak. Robi. Jest zawsze przy tym śmiech. I wszystkie tutaj ujęcia, co widzę, są nagrane na gimbalu. Właśnie, nie? Okej. Ale jeszcze kilka sztuczek, które są
cenne. Chciałbym bardzo, bardzo, bardzo dla naszych widzów, że są sztuczki, które pozwalają bez tego typu sprzętów robić wideo, które jest stabilne, chociażby właśnie zwolnione tempo. Jeżeli pozwalamy sobie na to, czyli nie mamy wideo, w którym jest osoba, która musi coś przekazać, czyli robimy tylko tego typu przebitki, mhm, to zwolnione tempo bardzo mocno wpływa na to, że nawet też, jak było nagrane z rąk, mhm, że się wydaje, że jest bardzo płynne. Nie? To jest podstawowa sprawa. Druga sprawa to jest taka, żeby jeżeli posiadamy aparat, który nie ma wbudowanej stabilizacji. ...18 bodajże, on ma dobrą stabilizację. On ma, tak. To mówisz, że on jest bardzo dobry do vlogowania, nie? Tak, bo jest mega szeroki, też 10 mm na kropie, to masz na kanonowskim masz 16, plus ma stabilizator wbudowany. Casey Neistat na tym chyba on ciśnie, na tym nie? vlogował bardzo długo, tak. Teraz przeszedł właśnie na Sony, tak. Już jakiś czas temu. Druga sprawa to stabilizacja w obiektywie. Trzecia sprawa to stabilizacja w postprodukcji, mhm, czyli lepsze programy do montażu mają taką opcję, która pozwala nam ustabilizować w miarę rozsądnie nagrany wcześniej materiał, bo nie ustabilizujemy czegoś, co będzie tak drżeć. Pięknie, gładko wbiłeś się znowu w kolejne pytanie, które mam dla ciebie. Zaczynam podejrzewać, że ty naprawdę miałeś podgląd do tych pytań. Marcin, ja muszę z tobą porozmawiać później, ty nie możesz tak robić. W jakim programie? Zatem proponuję, żebyśmy montowali swoje filmy, bo znowu to jest tak, że tutaj możesz pójść w jedną stajnię, w drugą, tak, lub też w trzecią. Pytanie. Tu możesz pójść bardzo wiele stron i to znowu. Jak myślisz, jaka będzie moja odpowiedź? Ty znowu powiesz pewnie, że to zależy. To zależy. No. Ekspert. Tak. Ale tutaj tak naprawdę ta odpowiedź nie jest jakoś bardzo skomplikowana, ponieważ jeżeli nagrywamy na przykład, jak wcześniej mówiłem, proste formaty gadającej głowy czy czegokolwiek na Canonie, gdzie na przykład pozwalamy na to, żeby aparat nam narzucił kontrast, kolorystykę, tego typu sprawy, to nam pozostaje tak naprawdę takie wideo tylko potem pociąć. Więc żeby pociąć wideo, w które nie chcemy ingerować, wystarczy na darmowy Movie Maker na Windowsie, iMovie na Macu i tyle, nie? Natomiast jeżeli chcemy już bardziej ingerować w materiał, czyli się bawić korekcją, gradacją, ostrością i tak dalej, tego tam jest naprawdę bardzo sporo, no to w tym momencie już musimy zainwestować troszeczkę lepszy program, na przykład na Macu ja rekomenduję Final Cut'a. To jest program od Apple, czyli korzystając z komputera od Apple, na programie od Apple tam jest bardzo fajnie to wszystko zoptymalizowane, dzięki czemu nawet słabszy laptop jest w stanie zmontować naprawdę wymagający materiał, bo jest to fajnie właśnie zoptymalizowane i eksportowanie tego materiału do pliku też bardzo, bardzo krótko trwa. No, z tym bardzo krótko to ja nie wiem, bo taki render u nas przy takich filmikach na poziomie znaczy, 10 minut. Ja swoje filmy, jak renderuję je do podstawowego pliku na Macu, na Final Cut'cie, do pliku MOV, no, to trwa 2 minuty, 3, a pracowałem przez miesiąc. A jaki długi filmik? Jaki? No, ja robię krótkie, takie 2-minutowe, 3. No, nie? To wiesz, ty nie wiesz, co to znaczy długi render. No, żartuję. Ale porównując na przykład do Premiera Pro, który w przypadku, kiedy jesteśmy osobą, która pracuje na Windowsie, jest dobrym rozwiązaniem, aktualnie do tego typu zastosowania najlepszym, no to tam na przykład wyrenderowanie 3-minutowego już może trwać parę razy tyle, nie? Ale tak naprawdę to jest uzależnione od tego, na jakiej platformie się pracuje, czyli czy Mac, czy Windows, gdzie na Maca też można pracować na Premierze. No tak, i wiem, tutaj teraz mamy kolejny krok. Jeżeli pracujemy na Macu i zastanawiamy się, czy Final Cut, czy Premiere, no to Premiere ma wbudowane wszystkie narzędzia do korekcji i do gradacji, a Final Cut ma bardzo podstawowe. Okay. Więc tu już trzeba się wyposażyć i wydać kolejne pieniążki, dolary. Oni są mistrzami, nie? W akcesoriach, nie? W sensie Apple, nie? Tak. Tylko że, oni w ogóle tego rozwiązania nie rozszerzają i wtyczki tak naprawdę, na których ja pracuję, to są wtyczki producentów zewnętrznych. Tak. Rozumiem, to nawet nie wiedziałem. Więc ja na przykład na wtyczki wydałem 2 albo 3 razy tyle, ile na Samsoft. Rozumiem. Tylko że ja z drugiej strony wiem, czego chcę i wiem, że wydam kasę raz i będę już to miał. No i ty lubisz wydawać pieniądze z tego, co ja trzeba słyszę. Trzeba być, nie? świadomym tego, że... I jakoś to PKB pompować do góry, nie? I to jest... Nie? Dobrze,
Dobrze, dobrze. Bardzo, bardzo cenne. Powiedz mi, właściwie to pytanie, którym chciałem zamknąć tą pętlę, zanim przejdę do pytań naszej publiczności. Właściwie odpowiedziałeś, jeśli chodzi o kwestie związane z tym, ile czasu to zajmuje i dlaczego tak długo, czyli właściwie technicznie w zależności od oprogramowania, jak i też komputera. Tak, tutaj tylko mogę dodać taką ciekawostkę ze swojego doświadczenia. Mi osobiście najdłużej w postprodukcji zajmuje selekcja materiału. Tak, to jest koszmar. No, i dobór muzyki. No, wiem, co może się wydawać śmieszne, bo to wygląda tak naprawdę, to są etapy, które są w ogóle poza. Tak. Więc ja na przykład potrafię, bo ja mam taką zasadę, że nagrywam materiału dużo, a ostatecznie do filmu idzie 5%. Tak, wiem. Więc stąd też jakość moich materiałów jest nieco, może powiedzieć, wyższa niż gdybym tego nie robił, nie? Uh-huh. Bo jednak nagranie mniejszej ilości materiału cię zmusza do tego, że masz tylko to, co masz. I to bardzo różnie. Wszystko zależy, ile masz. Może trwać to przez 2 godziny, przez 4, przez 6, nie? Mi tu uciekło jakieś pytanie. Nie wiem, czy myśmy się rozłączyli na chwilę, Marcinie? Nie. Nie, bo nie widzę starszych pytań gdzieś od publiczności. Przynajmniej nie mogę przeskrolować. Wiem, że się zaczynały, no to może, że były na początku. Jeszcze zobaczę. Momencik, sekundkę daj mi tylko, bo chciałbym już przejść do pytań publiczności. Teraz jakim programem streamujecie? Tu akurat możemy powiedzieć, ja mogę powiedzieć, to jest